Witam wszystkich ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Czy wiedzieliście może, dlaczego w ogóle ludzie zamieszkują tą przeklętą dolinę? Przecież w końcu tu nie ma nic poza śniegiem, goblinami, orkami i tak dalej. Otóż nie do końca. Jest pewien niewystępywalny nigdzie indziej gatunek pstrąga zwanego kostkogłowym, którego kości bardzo przypominają kość słoniową. Na przykład nadają się do robienia statuetek różnych i tak dalej. Wiecie, to czego robi się rzeczy z kości słoniowej. No cóż, skoro to mamy za sobą, to idźmy do przodu, ale zanim pójdziemy do przodu... Zanim pójdziemy do przodu, chciałbym przeprosić za tak długą zwłokę, ale wierzcie mi, każdego dnia było coś do roboty. Zanim pójdziemy naprzód, mały zwiat naszym łotrzykiem. Pewno są wrogowie. O tak, dużo wrogów. Dużo węży. Ta rzeźba przedstawia straszliwą scenę węża pożerającego żywca człowiekiem. Człowieka żywcem. No cóż, jakby trochę znajome. Dobra. Ależ one są szybkie. Przede wszystkim nie zamierzam marnować na ich czarów. Jadowity kieł. Ty weź swoje bełty i strzelaj do nich. Ty weź się też im zajmij wręcz. Nie zamierzam na jakieś głupie węże marnować czarów. O nie, o nie. No tak, gincie. Węże. Nikt nie lubi węży. Powiedziałem, nikt nie lubi węży. Czego? Ponieważ te węże są martwe. Dlatego ich nikt nie lubi. Chociaż w sumie martwe węże nawet da się polubić. Zabierajmy się do roboty. Ojejku, więcej węży. Ciekawe, czy da się je im zadać cios w plecy. Da się? Da się chyba. Może i nie. Nie szło to. Bijcie się wszyscy, bijcie się. A ty czemu nie śpiewasz? Do roboty. Za nic ci nie płacę, ale masz śpiewać. Tak. Może trochę przyciszę. Ojej. Gra się zminimalizowała. No dobra, gdzie tu jest kapłan? Łucznik, tu jest kapłan. Wiecie co? Nie będę po was chodził. Wy przyjdźcie do mnie. Żartowałem. Już do was idę. Tak, kapłan zasługuje na specjalne traktowanie. Albo i nie. Zależy na to strach. Myślę, że wystarczy uciszyć kapłana. Trucizna. Dobra, uciszony. Dobra, panuszku, dziękujemy. Ty tam sobie coś rzucaj. Czy ktoś ma przełamanie strachu? Ty masz przełamanie strachu, to użyj tego. Dzięki wielkie. To ty się weź do jakiejś roboty. Nie będzie z tym problem. Niech krasnolud zdejmie te. Wow. Ty bijesz. Możesz odpędzić te. Dobra, jeden problem mniej. Krasnolud już może przestać mnie bić. Dobra, ty śpiewaj dalej sobie. No i całkiem nieźle to wygląda. Nie będzie z tym problem. Przy okazji ostatnio czytałem dalsze tomy Legendy Drista. Znaczy to już jest tom... Szósty, siódmy? Ojejku, kto to rzucił?
A tu jest jeszcze kapłan. Jak się nazywały te tomy? Czekajcie, za chwilę sprawdzę. To było Dziedzictwo i Klejnot Halflinga. W każdym razie... dużo w tych książkach pisze o różnych nagrodach, które dostały. Legenda Drista i tak dalej. A szczerze mówiąc, naprawdę to nie wiem dlaczego, za co dostawały te książki nagrody. Ponieważ od... poza pierwszymi trzema tomami, a szczególnie pierwszym i drugim, które były bardzo ciekawe, reszta jest dosyć nudna, muszę przyznać. No, wybijcie. Muszę przyznać, iż czytanie przez cztery strony, jak Drizzt wykonuje idealne cięcia i parowania, a jego przeciwnik mniej więcej robi to samo, nie jest zbyt najciekawszym pomysłem na napisanie książki. Tak, więc... muszę przyznać, tak jak mówiłem, pierwsze trzy części, zwłaszcza pierwsza, kiedy poznawaliśmy to miasto Drowów i tak dalej, były bardzo ciekawe. Ale następne części już nie za bardzo. Tak, znaczy, taka jest moja opinia. Nie musicie się z nią zgadzać. Dobra. Wszystkie buffy nam się skończyły. Teraz poślę młodszyka do przodu. Dlaczego? Ojejku, pułapka. Totalnie nie spodziewałem się tej pułapki. I totalnie nie zmarnowałem na walkę z tymi kolesiami 20 minut ostatniego nagrywania, zanim zauważyłem, że oni są kompletnie odporni na broń fizyczną. No cóż. Całe szczęście, iż to się nie wydarzyło. Ojejku, co wam się stało? Coś to ma być, coś to ma być. Spowolnienie. Odporność na obrażenia obuchowe, tak jak widzicie. Odporność na obrażenia obuchowe, na inne. Wiecie co? Chyba tamci panowie nie przyszli. Ja już nie chcę marnować moich czarów. Chcę ich wszystkich tutaj zagrować. Jeszcze na następnie walnę parę obszarówek. I sprawa będzie, mam nadzieję, załatwiona. Aha, zablokowali go. Świetnie. Mówiąc świetnie, mam na myśli kompletnie nieświetnie. Nieudana próba krycia się. Masz burzę ognia. Dobra. Mam jeszcze inny pomysł za nadrzu. Ta, jesteś wolny jak coś bardzo wolnego. Zagruj może jedną z tych. Proszę. Ty zagrowałeś, ale tamtych nie możesz. Rozumiem, rozumiem. Dobra, w takim razie rzuć na siebie niewidzialność. A wy przesuńcie się tam. Może wiecie co? Wy odsuńcie się. Mam nadzieję, że paladyn wszystko zagruje. Paladyn ma całkiem nieźle całkiem niezłe rzuty obronne. Więc... jakby co, może sobie poradzić z czymś. Już, idź tam, idź tam, idź tam. Ojejku, tutaj mnie coś bije. Niedobrze. Weź ty go zagruj tam, czy coś. Ty cały czas śpiewaj. Dobra, teraz spróbujemy rzucić tam ognistą kulę. Ty masz ten... o, masz księżycowe ostrze, to może podziałać. Weź sobie tarczę. Średnie rany, poważne rany. Ty weź się jakoś broń może. Proste.
Czy to zadziałało? Trafienie, obrażenia od magii. Tak, zadziałało. Zadało całe 3 punkty obrażeń, ale zadziałało. No cóż, co by tu jeszcze zrobić? A, wyładowanie łańcuchowe. Ciekawe, czy to zadziała na galaretę. Zobaczmy metodą eksperymentalną. Ty rzeczywiście nie czujesz się za specjalnie. Potrzebujesz mnie? Co my tu jeszcze możemy zrobić? Palec śmierci, duszenie, całą płomieni. Same przyjemne rzeczy. Ale przydałoby się odblokować łotrzyka. Więc może rzucę. Dobra, ta padła. Ty uciekaj. Oczywiście nie uciekniesz. Dlaczego miałbyś uciec? By było za łatwe. Spróbuj uderzyć w nich tam płomieniami. Całkiem niezłe obrażenia. Zabierajmy się do roboty. Nie masz swoich meteorytów. Dang it. A czy ty możesz coś. A, ty jeszcze masz tu swoje rzężającego smoka. Więc może go użyj teraz. Proszę cię. Okej. Uciekajcie. Uciekajcie. To zadanie kończy. Ty. Czemu by nie? Znając życie, galarety są odporne na truciznę, ale co tam? Ty śpiewaj dalej. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Pociski mocy. Może tarcza ognia zadziała? Weź jakiś kawał kija. Emocjonująca walka z galaretami. Trochę to trwa, ale jakoś działa. By the way, ty chyba miałeś jakieś. O tak, to się przyda. Okej. A, ty masz ten swój fikuśny kij, który ma mnóstwo rzeczy. On też może zadziałać. Dobra. Kogo ta galareta celuje? Nieważne. No dalej, 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 proszę was. A, chyba wzięła się za maga, bo on właśnie styknął. Oj, OMT zachodzi nas od tyłu. Na jego nieszczęście właśnie ukończyliśmy zabawę z tymi galaretami. Ejku, ktoś łotrzykowi wyssał energię. Ciekawe kiedy. Ty już możesz korzystać ze swojego bankarta. Tak, miecze półtora ręczne również nazywa się bankartami, po angielsku Bastard Sword. Nie wiem dlaczego ludzie mogą mówić to po angielsku, a po polsku nie. Bastard Sword. Ojejku, więcej tych rzeczy. Szczęście teraz mamy jaką taką formację obronną. Więc możemy spróbować im rzucić jakąś burzę ognia na przykład. Jednak nadal musisz korzystać ze swojego strzasa Loom. Oliwkowy szlam, jaka odmiana. Pięknie. Po prostu pięknie. To by było na tyle. Kto tam potrzebuje okręgów, zasięgu czaru, żeby po prostu tak pięknie rzucić czar. No dobra, drzwi są zamknięte. Jak pamiętacie, zapewne weszliśmy tutaj, się zamknęły. Po kolejnej godzinie eksploracji okazało się, iż można je łatwo rozbroić. Wystarczy
poszukać pułapek, a następnie rozbroić jedyną widoczną. Nie udało się. Ma się udać. Ma się udać. Ma się udać. O tak. No i kolejny kapłan Yuan-Ti wyskoczył. A sorry, ty nie miałeś atakować, ty miałeś śpiewać. Myślę, że mogę wykonać. Zgubię cię na pół. Juroto Metozos. Ta. Ty się cofnij. O tak. Leczenie krytycznych ran ci nie pomoże. Wskrzeszenie krytycznych ran by ci może pomogło. A niestety nie ma takiego czaru. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Poza tym, iż kompletnie wysypaliśmy się z czarów. Więc chyba nie powinienem chodzić tak sobie bez czarów, ale co tam. Raz kozie śmierć. Ty śpiewasz, śpiewasz, no to bić się. Tyle robot. A tak będzie z tym problem. To wszystko na co cię stać? Skutecznie depopulujemy oko smoka. O, spowolnienie. Ktoś tu postawił pułapkę. Niedobry ktoś. Nie lubię pułapek. Prawie tak bardzo jak nie lubię komarów. Nie, żartuję, komarów nie lubię bardziej. Mówiłem bić się. Słuchaj rozkazów. Krasnoludzie. Ciekawe, co jest bardziej groźne, wprawny szkielet czy histachi. Zależy, czy histachi ma wściekliznę. Mam nadzieję, że to nie ma. Tutaj była porażka. No dobra, mamy tutaj kolejne źródło wody, tylko kto miał u mnie te krasnolud, dobra. Powiedziałem krasnolud. Tak, 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 wiem co to jest. Ta fontanna zawierała czystą wodę. Mam nadzieję, że dużo Yuan-Ti będzie piło z tej fontanny. Shinies! Granat! Wow, znaleźliśmy granat. Wsadźmy go do plecaka, czemu by nie. Jak tam stoję? Z czasem. Okej, okay, zobaczmy. Tak. Zabierajmy się do roboty. Dobrze. Byłbyś tak zacny poidentyfikować nam te mikstury. Tak, z nich nie będę korzystał, ale co tam? Przynajmniej będę wiedział, co mam. Wampircze dotknięcie. Zdjęcie klątwy. Całkiem fajne. Esencja duchowa to się zawsze. Esencje duchowe zawsze się przydają. Jakbyście nie wiedzieli, to leczy 25 punktów zdrowia w porównaniu do 18 mikstury dodatkowego leczenia. Mikstura głosowienia, ugłosowienie. Na takie sobie. No dobra, trochę więcej stów stafu, z którego nie będę korzystał i tak. Ponieważ ciągle zapominam. No dobra, przebiliśmy się przez Morze Galarety. W następnym odcinku idziemy tutaj, do góry i zapewne zabijemy jeszcze więcej Yuan-Ti. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. By the way, love się w Lola.